Halo, halo, raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Sądzę, że mnie słychać. No, powiedzmy, że na 3-4 zaczynamy, tak? Tak, normalnie, jak zazwyczaj. Jako dziś bez Dominika. Raz, dwa, trzy. Witam was tutaj, cześć, cześć, mam zapraszam was na kolejny odcinek, a tak właściwie, poczekajcie, może jeszcze raz. Witam was tutaj, cześć, chciałem znowu i zapraszam was na kolejny odcinek z Fliskana z PlayStation 4. Tym razem zupełnie coś innego. Tak właściwie to niepotrzebnie. No i poczekaj, jeszcze raz. Witam was tutaj, cześć, chciałem znowu. Zapraszam was na pierwszy odcinek z Fliskana z PlayStation 4. I tak, zanim zaczniecie się zastanawiać, co tu się kurczę wydarza. Co? Co tu się kurczę ja wam w skrócie powiem, co tu się będzie działo, dobrze? Żebyście tutaj dużo nie myśleli, to jest tylko tak na początek, wiecie, żebyście myśleli, że to jest wszystko fajnie i wspaniale. Nie, nie jest fajnie i wspaniale. Bardzo przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Przygotowałem tutaj pewien materiał. Przygotowałem tutaj taki pewien materiał. Idziemy. Na serio ktoś tak bezczelnie. Aha, okej. I za chwilę wam wytłumaczę, co tutaj się będzie działo. Jak widzicie, mamy tutaj przed nami wspaniały pociąg ze Cities z PlayStation 4. Jak widzicie, mamy tutaj przed nami wspaniały pociąg ze Cities z PlayStation 4. Ja sobie skończyłem, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu scenariusz pociągi robiłem. Normalnie sobie odcinek robiłem, a tu nagle taki pociąg, który mi kurczę podjeżdża pod stację. I weźcie, ja się naprawdę długi czas zastanawiałem, co się dzieje. I zobaczcie, ludzie normalnie wysiadają z tego pociągu. On jest tak poskładany, wysiadają, wsiadają, normalnie po prostu jakaś tragedia. Co tu się właściwie wydarzyło, to ja nie wiem. Zobaczcie, jeszcze klikam, chciałem sprawdzić, co z tym pociągiem jest. Macie potwierdzenie, że to jest P4. No i pokazuje, że czeka na pasażerów, więc już kompletnie nie wiedziałem, o co tu chodzi. No, ja myślałem, tutaj trochę dworzec przebudowywałem, no i że to coś w ogóle nie wiadomo. Ale oczywiście Fliskana ma na wszystko wytłumaczenie. No, co tu by dużo nie mówić, no. Tak, to jest, nie wiem jeszcze jak to są nazwy, ale póki co tak... Teoretycznie to się nazywa Spróbuj się zaśmiać z Fliskana z PlayStation 4. Więc są no, tematy trudne. Jak widzicie, pociąg później normalnie sobie pojechał i nie było żadnego problemu. Dobrze, tak, to był nasz pierwszy wstęp. Materiał na dobry początek. Sądzę, że już tam w miarę zrozumieliście, o co tutaj chodzi. No, więc sądzę, że możemy już zaczynać nasz prawowity odcinek. To był taki wstęp. To był jedyny materiał, który jest mój. Reszta należy z różnych rzeczy. I zaczynamy sobie od pierwszego zdjęcia i... To jest akurat, to już jest taka trochę klasyka według mnie. Statki, które są na powierzchni. To jest akurat dosyć bardzo normalne z Fliskana. To jest po prostu... No, co by tu dużo powiedzieć. Statek... On płynie nieważnie co jest przed nim, Fliskana jest. Niezależnie czy to jest PC, PS4, Xbox czy nawet Nintendo. Zawsze on płynie przez siebie, nawet jeżeli jest przed nim coś takiego. Więc no, co tu dużo mówić, no... Płynąć to będzie płynąć. Chciał? Płynie. I proszę bardzo. No ma kolejne. O tak. Tu akurat... Czekajcie, czy ja o czymś nie wiem? Jeżeli wcisnę Ctrl i zacznę zoomować... Myszka jeszcze będzie współpracować? Dobra. Mam coś takiego jak ekran dotykowy i z tego skorzystam. Czy wy to widzicie? Ja tego nie widziałem jeszcze przed chwilą, ale... Okej, okay, dobra, jednak widzę, że gościu przyszedł sam z siebie. Rzeczywiście gościu jeszcze podbił tutaj to, co ja tu widziałem wcześniej. Dużo to podbił. Jak widzicie, mamy lotnisko tutaj. To jest lotnisko międzynarodowe podlotnicze, co nie? No właściwie to takiego nic nowego. Ale tylko, że to jest wyspa międzynarodowa podlotnicza. Ma tutaj wszystko co najważniejsze, czyli na przykład zestaw spalarni. No przecież to jest najważniejsze. Z dodatkowo tramwajami. Z torami tramwajowymi, które nie działają, bo nie ma nigdzie pętli, gdzie by mógł tramwaj zawrócić. Dodatkowo mamy tutaj wspaniałe miejsce, gdzie mogą zawracać nasze statki. Oczywiście jakiś samolot, który tutaj jest. Pasy statkowe, no niestety nie dało się z nich zrobić mostów, no to tak wyglądają. Oczywiście w środku musi być coś takiego jak dworzec, oczywiście z odpowiednim tutaj też bardzo skrzyżowaniem. No i wyjazd drogi i pociągów. To jest jeden z moich ulubionych portów lotniczkowych. To jest po prostu obłęd. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. No tak, nie! I zaczynamy nowy odcinek, nie! Czy wy widzicie tego straszaka? Dobra, czekajcie, to jest tutaj napisane jeszcze w tym napisie. A building is on fire. Budynek jest w pożarze. O nie, restauracja... Restaurant fire is on the... Restauracja się pali. Make...
dziewczyna, aby na pewno twoje służby przeciwpożarowe są w dobrej kondycji. Są i to bardzo dobre. Widzisz tego człowieka? On jest w tak dobrej kondycji, że po prostu... Że on nawet potrafił tutaj dojechać z... Widzicie, a mówią, że w City Skylines bez żadnych modów, po pierwsze, bez modów i bez żadnych dodatków nie ma helikopterów w straży pożarnej. A tu nie dość, że to nie jest helikopter, bo byłoby to z jednym z natural disasters, no to jest coś o wiele lepszego. To jest ten, amfibia. Proszę bardzo, to jest amfibia. Ten gościu się unosi, to akurat trochę prawa fizyki, pomijając to, że gaści to od znowu, to już jeszcze czas tym. Ale to jest amfibia, no ja tutaj nie widzę naprawdę dużego problemu, co tutaj właściwie tak chodzi. Odcinek będzie trwać około 10 minut, bo chcę go szybko później jeszcze przerobić, jak materiał polityczny, jeżeli się uda. I wiecie, pomijając, tutaj jest parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, czemu projekt Eden tutaj jest? Nie rozumiem, ale zaraz zrozumiecie, czemu to jest. Po pierwsze, podstawa. Tu mamy... Daj tu myszkę. Tu jest jakiś wielki budynek, nie mam tego pojęcia, co tu jest. Spokojnie, po kolei. Po drugie, tu jest tam. A może była sobie tama? Tutaj, tu wszędzie się ciągnie tama. Długa, wielka i wspaniała. To ja mam kurczę pytanie, po co tu jest, czemu to jest na środku wody? Ale dobra, powiedzmy, że to jeszcze zrozumiem. Ale nie zrozumiem, co tu się wyprawia. Pomijając, że bardzo nie lubię sygnalizacji świetnej, to czemu tu jest korek złożony po pierwsze z karetek? Nie wiem, może jakiś polityk jest danny, ale z karetek. I tutaj na dodatek jeszcze śmieciarek. Nie wiem, czy karetki, śmieciarki jakieś, nie wiem, demonstracje robią? Już rolników ostatnio były demonstracje, a teraz normalnie karetki i śmieciarki się ze sobą zmówiły. Tragedia. I to zobaczcie jeszcze nie w Polsce, a w City Skylines. Można. A mówią, że w City Skylines się w ogóle ludzie nie buntują. Jak widać mogą. Kolejne. Czekajcie, i o co tutaj tak właściwie chodzi? A, dobra, już widzę. Pomijając to, że nazwa, że jest bug nazwy miasta i że gościu ma naprawdę ładny bilans, bo za plus 90 tysięcy i że miasto jest strasznie zachwycone jego polityką, to ja mam pytanie, co tu się z tymi statkami wydarzy? One tu sobie po prostu płyną, rzeczywiście, może ja się czepiam, ale czemu jeden statek po pierwsze jest, jeden jest w drugim, wszystkie są ładnie w jednej linii prostej i zobaczcie, każdy jest nawet towarowy. O, zobaczcie, nawet tu jest towarowy. Każdy w siebie wpłynął, no każdy musiał w siebie wpłynąć. I czemu ostatni to jest jeszcze w ogóle wpłynął tutaj w ląd? No tego kompletnie nie rozumiem. Co ty tu, człowieku, czego, kapitanie, are you drunk? Co ty tu właściwie robisz? Ja nie wiem, gdzie on chce tu popłynąć, ale polonizowałbym, żeby gdzieś daleko popłynął. O Boże, nie. Nie, zaczynają się już... Dobra, swoją gąchla, wiem z jakiego to jest kraju, skoro są Fahrenheit. Dobra, lecimy dalej. Wiecie jak to jest, jak... To jest, przypomina mi bardzo, moje jedno z pierwszych miast. Jak to jest, jak trochę macie problem z zgonami. Ale bilans macie ładny, bo macie 4 miliony i macie wszystkich gdzieś, bo możecie sobie budować co chcecie, ale jednak miasto całe ci umiera. Ale wiecie co jest najlepsze? Może i miasto ci całe umiera, ale jest minus jedna osoba. Minus 8 osób na tydzień. To jest po prostu wspaniałe. Skiska. I patrzcie, żeby nie było, tu jest jeszcze cały czas popyt. Tu jest po prostu się miejsca zwalniają, co nie? Oni wszyscy są odtworzeni na cmentarze, a i tak miejsca się zwalniają, bo jest popyt na ludzi, ale tylko minus 8. Bardziej to jest budżet gorszej, minus 72 tysiące, ale jak widzicie, można zmienić coś takiego i żyć dalej. Proszę bardzo. O nie, to jest kolejne zdjęcie z tego gościa. O Boże, no i się zaczyna. Dobra, to tak. Zacznijmy, czekaj. Po kolei, przeanalizujmy sobie zdjęcia. Po pierwsze, tutaj to coś mu się wylało. To jest kompletnie widać. I po drugie widzę, że ma syndrom SimCity, bo zajmuje całkowitą powierzchnię miejsca, bo tu sobie podniósł na pewno teren, to jestem z tego 100% pewien. A po drugie, to tak, po kolei. Co ten statek tu wyprawia? No dobra, powiedzmy tak, to jeszcze jest w miarę realne. No bo czasami statki, tylko to są dwa statki w jednym. Chwilę, ja tego nie... Tak, to są dwa statki w jednym, one się tutaj rozszerzają jedno. No, tego jeszcze nie widziałem akurat. Ale czemu statek przepływa przez to? Dobra, to jest akurat miarę normalne jeszcze, bo znam to z moich miast. Ale czemu ten statek płynie normalnie sobie tutaj przez grunt, jakby niby nic? To jest wspaniałe. Dobra, kolejne zdjęcie. Co my tu mamy?
O nie, o, oh no. Nie wiem, czy widzicie, ten kwadrat jest całkowicie bardzo ładnie skomunikowany. Tutaj to właściwie zamiast tramwajów i autobusów to jest metro. Tak blisko są stacje. Ale wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Na przykład jak jest tutaj na linia dla statków i tej linii inna się przebudowywa, co nie? Ona tutaj jest i zawsze będzie. To normalnie nie da się jej podnieść gruntu. Ale jeżeli odpowiednio bardzo długo pokombinujesz i podniesiesz grunt tam, gdzie jest to, bez modów, no bo na przeszkodze się inaczej nie da. Tutaj jest po prostu przykład za przykład. Tu się nie dało podnieść, co nie? Tutaj dokładnie nie dało się podnieść gruntu, bo jest to. Ale tutaj nasz kolega wpadł na genialny pomysł, że oszuka system i wybuduje tu mu grunt. Jak widzicie, mu się udało, idealnie. Przepływa przez ląd linia statkowa, a statki co? Płyną, jakby niby nic się tutaj w ogóle nie wydarzyło. Dobra, jeszcze parę zdjęć. No to jest dokładnie to samo miejsce, które wam wszystkim pokazywałem. Statek sobie już tutaj nadciąga. Z drugim mu tu idzie naprzecz, a po środku jest dworzec kolejny. Okej, dobra, rzeczywiście, tego się... Nie, proszę, dość. Statki. Czemu tu jest tak dużo statków? Nie, w następnym odcinku może... Jeżeli będzie oczywiście... Co tu się wyprawia? Ja może przypomnę jeszcze... Tak krótko, jeżeli wam się odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę, bo wtedy będę wiedzieć, że chcecie kolejny odcinek z tego, ale... Co ten statek tu wyczynia? Halo? Pomijając to, że ten port nie mam do tego... Pewnie podniósł tutaj grunt. No dobra, to jeszcze zrozumiem. Ale czemu ten statek po pierwsze tutaj jest? Po pierwsze, czemu on tutaj jest? A po drugie, czemu ten tu do niego jeszcze co mówi przez lody? Ja naprawdę wiedziałem, że City Skylines to jest jedna z najbardziej upośledzonych gier po SimCity. Ale powoli zaczynam zastanawiać się z City Builderów, które ja grałem. Zaczynam się zastanawiać, czy City Skylines nie awansuje na pierwsze miejsce. Chociaż jeszcze nie widziałem latających autobusów, ale... Ale zobaczymy. Ale to jest jedno z tych... Będę mieć problem z miniaturką, ale dobra. Nie. Czy coś tu jest jeszcze wspaniałego? A dobra, no, to jest mało wspaniałe, ale dla ambitnych zakręt. Dobra, jeszcze jest jakieś jedno z... A few moments later. Chyba kupił master. Zacznijmy sobie z tego, że ty zwał. I tu zabił sobie budynki. I tu statki płyną gdzieś tam. Jak widać, popyt tu na ten port jest tak duży, że statki tu odpływają ciągiem. No normalnie. Jeden, dwa, co jeden odpłynie, drugi już stali po to. Ale wiecie, co mnie bardziej jeszcze zwala? Ten most tutaj. Te mosty się robią tylko i wyłącznie, jak jest jakaś rzeka. Tu była rzeka, czy co? Bo się tak zastanawiam. Ogólnie te miasta są tutaj bardzo odjechane, to jest po prostu piękne. O, wróciliśmy do naszego hita! Patrzcie. Statek płynie dalej przez port. Tylko pasażerski tym razem. Ale fajnie. A tu drugi pasażerski. O tak. Dobra, to jeszcze mam tutaj parę moich ulubionych zdjęć. Przejdziemy dalej. Wiecie, jest, jak to jest, jak ktoś naprawdę. Naprawdę, ale to naprawdę. Za dużo. Ma naturalny disaster. Ja nie jestem przekonany w 100%, czy to jest z PS4 bez modów. Bo to jest trochę wykonalne. Ale wytłumaczcie mi. To jest najwyższy, jakby ktoś nie wiedział, to jest najwyższy budynek w grze na PS4. A od niego jest prawie ponad dwa razy wyższa fala tsunami. Która go pochłania. Już nie mówię tutaj o autostradzie, która tutaj została już chwilę wcześniej zniszczona całkiem ładnie i ona gdzieś tam jedzie. Ale co dobre wiadomości, na przykład niektóre budynki, jak ten tutaj najwyższy... I czekaj, powiększ mi to, jak ten tutaj, przetrwają to, co nie? Że ten problem, że tu jest ściana tsunami. Nie mogę, dobra, kolejne. Hej ho, siema koledzy, dobywam. Wiecie, jak już mówi, to jest dzisiejszy odcinek całkowicie poświęcony statkom, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Tak. Ten statek kompletnie mówi sam do siebie. W każdym razie dziękujemy wam bardzo. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale.
Jak statki mogą być głupie w Skylines, jeżeli wybudujesz im na drodze cokolwiek? One płyną! Nieważne co to jest, góra, na środku rzeki czy cokolwiek, proszę bardzo. Może płynąć prawie pionowo do góry? Może. I jeszcze zobaczcie, ja już widzę kapitana, jak on jest tam bardzo przekręconej pasażerowi. Czekajcie, czekaj, wróć. Swojego, nie dziwię się, że masz tutaj nieskończoność pieniędzy, żeby bawić się takimi statkami. No i oczywiście klasyka, co tu dużo mówić, to już nawet się nie będę śmiać, bo to... nie będę się śmiać, bo to jest klasyka, że towarowy płynie... Próbuje płynąć pionowo pod górę, ale jednak pionowo to jest naprawdę trudno to zrobić. To jest trudno, ja wam to z góry mówię, to jest naprawdę już... wyczyn. Czy jeszcze jakieś statki? No, co tu dużo mówić... Jak pozbyć się korków? Proste, puścić sobie tsunami i wszystkie korki ci spłyną. Ściekiem. Właśnie, ściekiem to jeszcze będziesz... Właśnie, ściekiem to jest akurat najprościej. Stawiasz rurę odpływową i ci ściekiem to wszystko wypływa. Korki, brak całkowicie i wszyscy są zadowoleni. Zero problemów na autostradach. Dobrze, no i ostatnie zdjęcie. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dzisiejszy materiał. Jak widzicie. Pod można naprawdę wysoko podnieść, co nie? Papreczkę. Ale statki podwyższone... Pierwsze. Statki podwyższają poprzeczkę, a po drugie, statki mogą robić wszystko. To już chyba się nauczy, mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiejszego odcinka, że statki w City Scanners, no, mam 5 milionów, na PS4 potrafią robić wszystko. Mogą płynąć przez ściany, przez siebie, klonować się jeden na drugim, normalnie człowieku, czego zechcesz. Takie rzeczy jak tutaj są, to jest normalne. Może przypływać przez jakieś tam inne, to też jest normalne. No, to nie nazywam tutaj zupełnie problemu. Dobrze, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że taki... No, to nie jest długi materiał, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, możecie wstać po pogodę. Jeśli macie pomysły lub jakieś zdjęcia, filmy, czy cokolwiek, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie chcecie pisać w komentarzach, to wam się pojawi mój adres mailowy. Na niego możecie wysyłać jakieś swoje filmiki, linki i takie tam, gdzie mógłbym zetknąć jakieś jeszcze śmieszne rzeczy, zobaczyć z City Scanners. Niekoniecznie PS4, może być z innej wersji City Scanners, ale City Scanners. Najlepiej bez modów. Bo z tego się można bardziej śmiać, jak to kurczę ludzie wymyślili. Ale na PC to trudno się dowiedzieć, czy nie było modów, czy nie były. No i co tu dużo mówić. Jeszcze raz przypomnę, jak się podobało, to już tutaj tak będę się przykręcać. To zostawcie w górę, to wtedy się pojawi kolejny materiał, już na pewno raczej w styczniu. Ale chciałem koniecznie ten materiał zrobić, bo już przez jakieś ponad 2 miesiące zbierałem dla was te zdjęcia i stwierdziłem, że no musi być. Materiał polityczny z takich tych materiałów może się pojawi jeszcze przed świętami. Na pewno się jeszcze pojawi Avizonosz. Przygody Avizonosza. Przynajmniej taką mam nadzieję. A materiał polityczny pewnie w tym miesiącu też się pojawi. Dobrze, co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dawaj, poczekajcie. Na podsumowanie pójdźmy sobie. Pójdźmy sobie naszego kiciora. To jest jeden z tych widów, które można oglądać non stop. I on ci się nigdy nie nudzi. Jakby coś, jak będzie więcej bugów, to ja będę oczywiście nagrywać. Cześć! Ja nie wierzę, co z tym City Scanners jest. Więc są tematy trudne i...